Cześć, Maneczku Liska, ja jestem Emi, a to już kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się wygrać arenkę na wydłowcach, poruszając się tylko w prawo lub w lewo. Nie, w prawo lub lewo. Więc jeżeli ktoś mi się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję po więcej filmów na tym kanale. Możemy również zrobić takiego małego deala, jeżeli w ciągu 48 godzin pod tym filmem dobijecie tutaj 16 obejrzeń w górę, to w środę o godzinie 12 wlatuje film, który męczy się z polskimi łamańcami językowymi, więc myślę, że taki film wam się również podoba. I bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Okej, więc nasza arena się zaczęła, no i będę musiała teraz uważać, by nie używać przycisku W ani S. Myślę, że to może być nieco ciężkie, bo nagramy ten film rano, ale będę naprawdę się bardzo na tym skupiała i uważała mega na ten dzisiejszy challenge, więc jeżeli chodzi o cele na dzisiejszy odcinek, to jest m.in. to, by obudować łóżko, dobudować się przynajmniej na diamenty lub na środek. No i ewentualnie to już jest taki trochę cięższy cel, żeby zniszczyć komuś łóżko, dobra. I będzie git, więc jeśli taki odcinek wam się spodoba, również pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Dobra, bo jakiś ty tutaj do mnie idzie, troszeczkę się tutaj zagadałam. Mamy tutaj tego typa, nie wiem naprawdę co on sobie musi myśleć, patrząc na osobę, która kurde chodzi tylko albo w prawo, albo w lewo. Ale okej, nie ma co gadać, idziemy na diamenty. Okej, więc udało nam się dobudować na... diamenty, Boże, ale to jest mega ciężko. Czasami naprawdę mam ochotę po prostu kliknąć to W, po prostu, no tak wiecie, z samego przyzwyczajenia, jak sobie gramy na live'ie, czy z czegoś, lub gdzieś to, o co chodzi, jakby nie. Ale ja jestem noobem, totalnie wiedziałam, co się w ogóle dzieje. Nie wiem, czy ten typ tak specjalnie wolno bił, czy o co chodzi. Ale okej, w każdym bądź razie zginęłam dosyć śmiesznie. O nie. No nie. Jakoś nie wiem, czy mi się laguje, czy ten typ ma jakieś lagi, ale chyba już jest po nas. Dobra, udało mi się go zabić, dostaliśmy 6 diaksów, więc elegancko, teraz szybko. Teraz szybko musimy tutaj pójść, pozbierać sobie. Minusem jest to, że idąc właśnie takim bokiem, czy to w prawo, czy to w lewo, nie możemy używać speeda, jest to mega wkurzające. No bo idziemy mega wolno, jedyne co to możemy skakać, ale czy to nam coś daje do speedu, to szczerze nie wiem. Dobra, teraz musimy szybko tutaj obudować sobie to łóżko, przynajmniej trochę. Nie wiem, czemu ten typ tego łóżka nie zniszczył. Naprawdę, są mega ciężkie, będziecie sobie sami spróbować poobejrzeć tego odcinka, czy kiedykolwiek. Jeżeli gracie w Minecrafta i macie Minecrafta, zrobicie taki właśnie challenge, wyślecie naprawdę. Jest to całkiem spoko doświadczenie. Na szczęście był to jakiś typ, który nie wiem, czy mnie ogarniał, czy miał jakieś lagi, czy o co chodzi, ale ten tego łóżka nie zniszczył, choć powiem wam, że było naprawdę całkiem blisko. Dobra, więc mamy troszeczkę złota, więc możemy sobie właśnie kupić tutaj mieczek elegancko. Ja bym kupiła jeszcze jakieś kilo, może gdyby znalazła się jakaś okazja czy coś, to naprawdę byłoby fajnie komukolwiek zniszczyć to łóżko. No a co wyjdzie z tego, to tak naprawdę nikt nie wie. To spróbujemy dobudować się na środek. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy czasem ktoś tego nie wykorzysta, pójdzie do mnie, no a ja takim tempem nie dogonię raczej tego typu, by ochronić swoje łóżko, żeby po prostu nie, ewentualnie nie zginąć czy coś. Okej. Zostaliśmy jak zrzuceni i to był chyba typ, który nie zamulał i szybko atakował, więc zniszczył nam łóżko, więc troszeczkę szybko ta arena nam tutaj poszła. W ogóle tu jest dwóch typów tu jest, o co chodzi? Czemu oni się między sobą nie biją? Czy to jest jakiś sojusz? Aha, ja już nie żyję. Nie, chyba będą się bić. W każdym bądź razie arenka była mega krótka, ale no, cóż, mówi się trudno. I żyje się dalej. No cóż, odcinek mega krótki. Mam nadzieję, że tak też wam się spodoba. No niestety nam się nie udało, Więc jeśli taki odcinek wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję po więcej filmów na tym kanale. Więc ja byłam Emi, wbijajcie na ostatni film. Trzymajcie się i cześć!